Problemy zarządzania drzewostanami wokół aglomeracji miejskich dotyczą także Koszalina, który graniczy z kompleksem porastającym Górę Chełmską. I są one niemałe. Nadleśnictwo Karniszewice, które w swoich granicach administracyjnych ma także miasto Koszalin, musi znaleźć kompromis w realizacji potrzeb gospodarczych, ekologicznych, ale także społecznych, które w takich miejscach są zwykle najważniejsze. I tak właśnie jest traktowany przez leśników chętnie uczęszczany przez koszalinian obszar jako las o zwiększonej funkcji społecznej. Dlatego prowadząc gospodarkę leśną, leśnicy muszą w taki sposób ukształtować ten las, by był atrakcyjny dla ludności, by czuli się w nim tam bezpieczni, by mogli uprawiać sport i rekreację. Główny nacisk trzeba kłaść na zabezpieczenie miejsc, z których ludzie korzystają. Chodzi o to, żeby nie było drzew stwarzających niebezpieczeństwo, pochylonych, zmurszałych. Takie zaś podejście może kolidować chociażby z funkcją ekologiczną, gdzie takie drzewa właśnie są cennymi, wręcz nieodzownymi elementami strukturalnymi lasu. Nadleśnictwo administruje tutaj lasami i w naszym lesie przebiega ścieżka, zwana potocznie jako Szlak Sójki. Jest to bardzo chętnie uczęszczany obiekt przez mieszkańców Koszalina. Chętnie osoby wychodzą tutaj na spacer z dziećmi. Nadleśnictwo również w części środkowej ma plac zabaw dla dzieci, który jest chętnie odwiedzany. W tym roku wykonaliśmy mały remont tego placu zabaw właśnie po to, żeby mógł jeszcze lepiej służyć mieszkańcom Koszalina i aby można było przychodzić na ten plac zabaw z dziećmi i żeby te dzieci bawiły się w bezpiecznych warunkach. Las na zboczach Góry Chełmskiej traktujemy jako teren rekreacji, zapominając, że drzewa rosnące na tym terenie podlegają określonym prawom natury. Prawom zaburzonym przez działalność człowieka. I przez to groźniejszym. Ścieżka spacerowo-rekreacyjna to jeden ze szlaków, które w ciągu dnia przemierza wielu koszalinian. Na przełomie roku pojawiły się tu bariery ochronne, a szum wiatru zakłócił dźwięk pił spalinowych. Jak wszyscy wiemy, drzewa niestety również podlegają tym procesom starzenia się i część z tych drzew zdradza pewne objawy bądź chorób, bądź zamierania wręcz. I nadleśnictwo wykonało inwentaryzację tych drzew pod kątem bezpieczeństwa dla przebywających tu osób. I ta inwentaryzacja przebiegała kilkuetapowo. W pierwszym etapie służba leśna, mówiąc potocznie leśnicy Nadleśnictwa Karniszewice, wykonując taką inwentaryzację coroczną, również ten obiekt tutaj zinwentaryzowała i okazało się, że przy tym szlaku występują niestety pewne drzewa, które wymagają pewnego programu opieki nad tymi drzewami. Nadaliśmy im konkretny numer. Każde drzewo otrzymało pewną kartę, taką diagnostyczną, po to właśnie, żeby w pewnej przestrzeni czasu również oceniać, czy pewne procesy związane z niepokojącymi oznakami wycofują się, raczej nie, ale czy bardzo dynamicznie się pogłębiają, czy powiedzmy te procesy związane czy to z zamieraniem, czy obumieraniem na przykład tylko części korony drzew, czy one się zatrzymały. Oznaczone drzewo to dla większości ludzi sygnał, że będzie ono wycięte. Nie zawsze jest to prawda. Chcemy uczyć społeczeństwo odpowiedniego spojrzenia na przyrodę, ale też na naszą pracę, podkreśla nadleśniczy. Pewne osoby, nazwijmy dowcipnisie, zamalowały te osoby, te numery, co bardzo mocno utrudniło nam pracę, ponieważ być może osoby te myślały, że chcemy usunąć te drzewa. Niemniej nie zmienia to faktu, że działanie to spowodowało dla nas dużo problemów, dużo kłopotów, gdyż ta praca została troszeczkę zmarnotrawiona. Zgłosiło się do nas Nadleśnictwo Karniszewice z prośbą o wykonanie przeglądu drzew oraz identyfikacji drzew problemowych. Jesteśmy teraz na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Bezpieczeństwo w takich miejscach jest bardzo ważne z tego względu, że cały czas poruszają się tutaj piesi, rowerzyści, a czasami i pojazdy zmechanizowane. W toku prac zidentyfikowaliśmy 40 kilka drzew problemowych, z czego 4 przeznaczyliśmy do wycinki,
a pozostałe do kolejnych badań lub do pielęgnacji. Jesteśmy w dniu, kiedy kończymy pracę. Poczucie zapewnienia bezpieczeństwa spacerującym mieszkańcom sprawiło, że Nadleśnictwo Karniszewice zleciło prace pielęgnacyjne przy ścieżce spacerowo-rekreacyjnej przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie arboryście, czyli osobie zajmującej się na co dzień pielęgnacją drzew. Arborysta to zawód stosunkowo młody w Polsce i mało liczny. W całej Polsce jest nas około 250. Zajmuje się drzewami od momentu posadzenia lub posiania do jego śmierci, naturalnej bądź nie. W lasach i parkach przyzwyczailiśmy się do drwali, którzy wycinają drzewa. Tymczasem arboryści to ogrodnicy drzew. Naszym zadaniem jest zadbanie, aby drzewo w miejscu posadzenia było w dobrym zdrowiu i rosło do swojej naturalnej lub nie naturalnej śmierci. Naszym zadaniem jest zarówno dbałość o dobrostan drzew, jak i o bezpieczeństwo w ich otoczeniu. Naszym zadaniem jest na przykład ocena drzewa w terenie, czyli rośnie u Państwa na podwórku drzewo. Jesteście zaniepokojeni jego stanem, bo macie bardzo ładny nowy samochód, który parkujecie pod drzewem i chcecie sprawdzić, czy to drzewo jest bezpieczne. W takiej sytuacji musicie wezwać arborystę, który przyjeżdża i w zależności od skomplikowania sprawy wystawia bardzo krótką kartę drzewa, informującą, że nie ma żadnych przesłanek do tego, aby uznać drzewo za niebezpieczne, a w wypadku wątpliwości przeprowadza dodatkowe badania lub zleca specjalistyczne zabiegi. Specjalistycznym zabiegiem może być na przykład cięcie obrysowe korony. Czym jest cięcie obrysowe? Cięcie obrysowe polega na, jak sama nazwa wskazuje, na pielęgnacji drzewa po obrysie. Ma to na celu zmniejszenie powierzchni naporu wietru na drzewo, tak aby nawet przy bardzo silnym wietrze się nie wywróciło. Pomimo naszych najlepszych intencji, nie każde drzewo da się zachować. W takiej sytuacji arborysta jest też tak zwanym drwalem wysokościowym, czyli jego zadaniem jest wycięcie drzewa w taki sposób, aby nie uszkodzić mienia bądź ludzi naokoło. Bardzo często arborystów możecie spotkać na cmentarzach. Są to zazwyczaj specjaliści pracujący techniką dostępu alpinistycznego, czyli inaczej mówiąc na linach albo jak my mówimy na sznurkach. Zaangażowaliśmy podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się taką diagnostyką drzew i okazało się, że po zinwentaryzowaniu około 60-70 drzew tutaj na całej tej ścieżce, no wiele z tych drzew wymaga pewnych prac konserwatorskich. Natomiast chciałbym tutaj równocześnie podkreślić i troszeczkę uspokoić osoby zainteresowane, że z tych kilkudziesięciu drzew tylko bodajże 3 czy 4 drzewa będą wymagały usunięcia. Resztę z tych drzew będą poddane pewnej korekcie korony, usunięciu posuszu, czyli tych obumarłych gałęzi. Jest to działanie konieczne, które wymaga pewnego profesjonalnego podejścia i pewnej wiedzy. Natomiast jest to działanie niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo publiczne. Leśnicy podkreślają, że obecne działania to nie produkcja leśna, a ochrona mieszkańców pobliskich domów i spacerujących po ścieżce. Nauka w tym przypadku idzie w sukurs ekologii. Wykonawca rozpoczął od diagnostyki. Przeprowadzamy diagnostykę drzew znajdujących się w sąsiedztwie szlaków pieszych i drogowych na Górze Chełmskiej. To, co mamy przed sobą, to jest aparatura pomiarowa. To jest elastometr, który mierzy nam podatność drzewa na złamanie się w tym miejscu, a te białe kostki poniżej to elastometry, które mierzą tysięczną wychyłu bryły korzeniowej, sprawdzając podatność drzewa na wywrócenie się. Wszystko to mierzone jest w czasie rzeczywistym dzięki sile wiatru. Mamy rozstawiony maszt, który mierzy nam siłę wiatru i odnosi to w czasie rzeczywistym do pomiarów, które wykonują te urządzenia.
Dzięki prawidłowo wykonanym badaniom jesteśmy w stanie zapewnić, że szlaki piesze w lasach państwowych są bezpieczne nawet przy bardzo silnym wietrze. Jesteśmy też w stanie zachować dzięki temu wiele cennych drzew, co urozmaica krajobraz i oczywiście wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Porządkowanie terenu rozpoczęto z kolei od cięć pielęgnacyjnych przy blokach sąsiadujących z kompleksem leśnym przy ulicy Piłsudskiego. Kolejnym etapem jest ścieżka spacerowa. Prace trwały tam kilka tygodni. Warto zaznaczyć, że materiał pozyskany w trakcie prac pielęgnacyjnych po przeróbce stał się doskonałą ściółką leśną. To, co okazało się w trakcie prac, że wiele drzew miało znacznie więcej posuszu, niż wydawało nam się, obserwując drzewa z dołu. W Górze Koron jest trochę niespodzianek. Było kilka słabych rozwitleń, w związku z tym musieliśmy zredukować część konarów. Jedno drzewo przeznaczone do wycinki sprawiło nam dużą niespodziankę, a mianowicie zanim zdążyliśmy się nim zająć, złamało się w połowie i zawisło w koronie drugiego drzewa. Sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna, ale podołaliśmy. Takie przeglądy są bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. Sami byliśmy zaskoczeni ilością pracy, która nas tutaj czekała. Działania Nadleśnictwa Karniszewice oprócz waloru zapewnienia bezpieczeństwa mają także aspekt ekologiczno-edukacyjny. Chcemy jako Lasy Państwowe wprowadzić tutaj w Nadleśnictwie, konkretnie Karniszewice, pewien element znany z zarządzania leśnictwem miejskim i tutaj pewnych rzeczy również jako leśnicy chcemy się uczyć. Mam tutaj na myśli chociażby to, że niektóre z drzew, które będą wymagały usunięcia z tych wspomnianych przeze mnie trzech czy czterech drzew, pozostawimy tutaj do naturalnego rozkładu, aby można było przyjść z dziećmi czy zorganizować lekcje biologii, przyrody i pokazać, jak w pewnym okresie czasu wygląda rozkładanie się właśnie drewna. To jest jedno z drzew, które przeznaczyliśmy do wycinki. Jest to grab pospolity, jedno z najtwardszych drzew w Polsce. Niestety, ale nie przetrwało wiosennej suszy, zamarło całkowicie. W związku z tym podjęliśmy decyzję o usunięciu drzewa, a raczej o jego zaświadkowaniu. Świadkowanie drzewa to jest proces, kiedy usuwamy koronę drzewa i zostawiamy drzewo w takim stanie, aby ono było stabilne w gruncie, ale żeby podlegało naturalnym procesom rozkładu. Inaczej mówiąc, świadkowanie drzewa to jest tworzenie takiego świadka historii, którego celem jest to, aby cieszyć oko, a jednocześnie zwiększać bioróżnorodność w okolicy. Warto spojrzeć na pracę leśników nie tylko przez pryzmat gospodarczy. Jest też także funkcja ekologiczna i społeczna. Mamy świadomość jako leśnicy, że spoczywa na nas również ogromna odpowiedzialność z tego tytułu zabezpieczenia również bezpieczeństwa publicznego. Więc te działania robimy w tym kierunku właśnie, po to, abyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie, po to, aby idąc do tego wspomnianego już przeze mnie placu zabaw, nie obawiać się, że coś się stanie. Leśnicy chcą uczyć społeczeństwo odpowiedniego spojrzenia na przyrodę, ale też na ich pracę. Tym celom służą między innymi te zabiegi. Efekty warte są docenienia. Po szlaku Sójki można już bezpiecznie spacerować.